Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach i zaczynamy ten odcinek od razu od wojny z Illinois. Moi drodzy, oczywiście skipnąłem sobie parę celi, jeżeli o to chodzi. Skipnąłem, w sensie przeszłem je. Przeszedłem Illinois i teraz robimy The Traitors of Great Lakes i tyle. No, to przeciwnicy może nie są trudni, bo jakie wojsko ma mieć po prostu tak jakby state, który posiada, nie wiem, dwie fabryki. No to wiadomo, że oni będą posiadali, nie wiem, maksymalnie może z 4 dywizje 5. Że tak powiem. Muszę zacząć budować więcej fabryk wojskowych. To na pewno. I bardzo mnie ucieszyła aktywność pod ostatnim odcinkiem. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście utrzymali tak mocną aktywność, że tak powiem. Ja sobie te oddziały zmechanizowane usunę. Bo one mi są szczerze w ogóle niepotrzebne. Oddziały zmechanizowane. Najważniejsze jest to, żeby moja piechota była mocna. Prawda? Jeżeli o to chodzi. Dajmy sobie tu jeszcze infantry i, nie wiem, jedną artylerię, będzie 21. No to dodajmy dwie artylerie i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I usuńmy jedną piechotę. Pyk. Na razie takie dywizje powinny mi wystarczyć. Bardzo dziękuję wam za waszą aktywność pod odcinkami, to mnie bardzo cieszy. Na razie będziemy mas rekrutować piechotę. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie też bardzo dużo lajków i tak dalej, to następny odcinek będzie miał około 26-7 minut, jakbyście mogli. Ten odcinek będzie oczywiście krótszy, bo nie mam teraz czasu na tak długi w miarę odcinek, no te 5 minut jednak trochę mnie zbawi. Więc Air Combat Training Artillery. Weźmy artylerię. Jakoś Air Combat Training nie za bardzo mi jara na tego typu modach. No i tak, naszym celem jest sformowanie tutaj United States. Trochę nam do tego potrzeba jeszcze Ameryki podbić. Ja w międzyczasie sobie będę uzasadniać cel wojenny na Texas, oczywiście, 115 dni. Mam nadzieję, że pobiję ich bez problemu. I muszę też rekrutować. Muszę też cały czas rekrutować, bo tutaj jest coś takiego jak American People Commonwealth. I to nie wygląda groźnie. No, wiecie, patrząc na to z boku, nie wydaje mi się, żeby to był ciężki przeciwnik do pobicia, ale naprawdę są dosyć ciężcy. Dlatego będę budował tutaj port w Waszyngtonie, oczywiście, w przyszłości, po wykonaniu fabryk wojskowych, Traitors of Middle West, Montana, czy weźmy Midwest. Midwest jest chyba tutaj. O, super. Mam cel na te Great Lake'i. Właśnie, widzicie, się zamuliłem i wchodziłem wojny. Weźcie tu, dołóżcie dywizję, bo to oni trochę już mają wojska, ale powinienem sobie poradzić. Sprawą jest taką, że bardzo ciężki, mogę mieć bardzo duży problem, mogę mieć z pokonaniem tego. Potrzebować będę bardzo dużo do tego dywizji, czołgów, jak i piechoty. Więc, no, może być dosyć ciężko. Na razie będę po prostu rekrutować dywizję bez wystawiania. To mi się nawet przyda. Artylerii produkuje 4 dziennie, więc jest good. Muszę nadrobić tylko to. Nie wiem, po co w ogóle tutaj dałem te. Tu jest w ogóle dwa razy, zauważyłem to ostatnio, to było dwa razy tych. Dwa razy inżynierowie, nie? To mówię takie trochę what? I troszeczkę w szoku byłem. Oni padli, świetnie. Dostanę teraz 200 stali. To powinno uruchomić mój amerykański handel. I słuchajcie, powiem wam coś. Wiem, że ta kampania może na początku nie być mega interesująca. Nie wiem, spróbuję ją jakoś ulepszyć moim komentarzem, nad którym też ostatnimi czasy zaczynam pracować. Kolejna rzecz jest taka, praktycznie, że dopiero dym i ta kampania zrobi się mega ciekawa. Co jest, kurwa? Tank designera mi wyjebało w powietrze. Halo, Kartus, co tu się stało po prostu? Halo, widzicie to? Proszę dzwonić na karelowską policję. Halo, administracja, gdzie... Co tu się po prostu stało? Ta kampania staje się mega ciekawa. Straciłem 150 sił politycznej, by the way. W momencie, w którym zajmę Anglię. Jeżeli zdesantuję się na Anglię, zajmę ją, zrobię lotniska. W tym momencie ta kampania będzie super zajebiaszcza. W ogóle. Serań, coś tam, body. Okej, okay. Weźmy teraz to. Bracie, chciałbym cię usunąć, niszczyciele. Doszedłem do wniosku, że okręty podwodne dadzą mi dwa razy więcej. Dlatego, że są... No jakby wam to powiedzieć, no po prostu są lepsze. Mają większy zasięg i tak dalej. I będę inwestował tylko i wyłącznie w okręty podwodne. Może tutaj, bo jesteś trochę zacofany w Night Vision. Okej. Okay. Traitors of Midwest, czyli zaraz będziemy mieli cel na ten Midwest. Za ile będę miał cel na Texas? No 6 May. Dobra, czyli już niedługo. Ile mogę dywizji? Dosyć dużo mogę dywizji piechoty postawić, więc też to uczynię. Pyk, pyk. O, świetnie. Traitors of Midwest. I teraz robimy Traitors of Montana. I to na północy sobie podbijemy, wypowiemy tutaj wojnę. Oni nie powinni mieć dużo wojska, także wysyłam mojego śniadego generała, Field Marshal Darren McDoo, do podbicia Middle Westu. I później będziemy lecieć prawdopodobnie na Texas.
No, który może być, znaczy powiem wam tak, szczerze to nie sądzę, żeby był wyzwaniem. A jeżeli chodzi o tego moda, to on nie posiada tak rozłożonych surowców, jak jest normalnie na świecie, że Texas ma pełno ropy. Bo tu Texas ma 70 jednostek ropy, a naprawdę ma 300 w oryginalnym hoju, więc to jest dosyć prostsze. Wiecie, o co chodzi. To jest naprawdę proste. Zajmujesz Texas Ameryce i ona siada po prostu ekonomicznie i koniec. Takim Meksykiem na przykład. Bo musi importować wszystko, traci milion fabryk, co się z tym równa. Nie masz fabryk, nie produkujesz zaopatrzenia, wyposażenia, bla, 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 no i po prostu zdychasz. Teraz prosiłbym was, żebyście się rozstawili na Meksyk, nie, na Texas. Ale z Meksykiem też będziemy mieli tutaj do czynienia. I dlaczego nie leci tutaj Letters from Home, mój ulubiony? No, wypowiem im wojnę, nie? Niech oni się tu poustawiają. A ja muszę znaleźć Letters from Home. Aha. Gdzie jesteś, przyjacielu? Hoj 3 tu powinno być coś takiego. Czy ja nie włączyłem tego? Hoj 3. Nie, Soviet jest. Bracie. Szkoda, że tu nie ma wyszukiwarki. We are free. Nie wiem, czy to nie jest soundtrack z Hearts of Iron 3 właśnie teraz. Ej, ja nie widzę tutaj Letters from Home. Jesteście gotowi? Nie wiem, puszczę was. Zobaczymy, ja muszę znaleźć Letters from Home i odpuszczę. Russian Victory. Axie Team? Ty, no nie widzę. Dobrze, że Panzerlid jest na swoim miejscu. Widzicie to, że nie ma tutaj Letters from Home? Jest chyba. Jest! Później powinienem wam puścić tego. Weźmy to The Lincoln Abomination. Zrób tu parę dywizji. Dobra. A ty pod Boże, uwielbiam ten soundtrack. Serio, nie? Letters from Home jest naprawdę super soundtrackiem, jeżeli o to chodzi. Bardzo go lubię. Chyba na Montanę mamy cel teraz, nie? A na co robimy? Lincoln Abomination. Czyli chyba na to małe gówno. Union of Lincoln, okej. Okay. Montana pewnie też ma z 4-5 dywizji. W ogóle, jeżeli tak się nudzimy i podbijam nic, a zostało wam jeszcze praktycznie dobre 15-20 minut odcinka, to może powiadam wam o tym, jak powstał w ogóle Kałach, nie? Kanał. Siedząc kiedyś w chacie, doszedłem do wniosku, kurde, bo ja oglądałem takiego youtubera, który nagrywał Total War, on się nazywa Hati Demana Mr, czy coś takiego, no Ragnarok, Ragnara, nie? Mówię, kurde, on tak siedzi przed kompem, nagrywa sobie Total Warki, widownie ma, ludzie to komentują, oglądają, wiesz, fajna sprawa, ma publikę, jest zawsze do kogo ten pysk czasami otworzyć, jak się nudzi, nie? I mówię, kurde, że chcę robić to samo i sobie, i miałem takiego starego kompa wtedy, na którym chodziło tylko i wyłącznie ROM Total War albo Medieval jeszcze na low czy coś, nie? W takiej rozdzielczości monitora 4.3. A mimo, że miałem płaski monitor, nie? Miałem monitor 16:9, to chodziło mi tylko i wyłącznie w rozdzielczości 4.3, mogłem to tylko nagrywać. Jako każdy niedoświadczony youtuber nagrywałem wtedy moje materiały, moi drodzy, frapsem. A fraps robi tak, że plik waży około 60 giga. Gdy go nagrywasz, nie? I musiałem ten program musiałem te filmy renderować. Co za tym idzie? Mając słabego kompa, render jednego filmu zajmował mi około, no nie wiem, żeby was nie skłamać, 2 godzin. Teraz zajmuje mi godzinę. Jest improvement, prawda? Ale wtedy renderowałem 2 godziny film. Jeszcze miałem bardzo słaby internet, bo miałem 5 megabajtów internetu. 5. Więc wrzucałem taki jeden film, który ważył 2-3 giga. Na YouTube, no, muszę wam powiedzieć, że z 2-3 godziny go wrzucałem, żeby był jeden odcinek dziennie. I później popadłem w taką jakby, nie wiem, jak to może nazwać, youtuberską depresję, że w pewnym sensie było tak, że kurde, starałem się, nagrywałem te materiały, nie, na YouTube, wrzucałem te odcinki, był jeden odcinek dziennie, może ja byłem, nie wiem, niefajnym prowadzącym, czy coś, tak się już zastanawiałem, pracowałem nad tym, bla, 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 weźmy tutaj cel na jutach i kurde, no, moi drodzy,
Był taki przestój, że nie nagrywałem nic przez miesiąc albo półtora i się zastanawiałem, co zrobić. I wtedy wyszedł właśnie ROM, coś tam, Total War Arena, to multiplayer. Nagrałem dwa odcinki, zrobił po 40 wyświetleń, byłem z tego mega dumny, bo zawsze materiały robił po 10, po 5. No wiecie, tak jak po prostu wiecie, no dosyć słabe, nie? I wtedy mówię, wow, kurde, super sprawa, nie? I później jakoś miałem przerwę i mówię tak. Dobra, nie wiem, czy opłaca mi się tracić czas na ten YouTube. Kupiłem sobie mikrofon za bodajże 170 zł. Samsung Go Mic się nazywał. Jeszcze wtedy nie miałem pojęcia w ogóle o dźwięku, YouTubie i tak dalej. Ale go kupiłem. Też czuję, że ta muzyka mnie zagłusza. Tak czy inaczej. A propos dźwięku, nie? Miałem wam puścić pan Zerlida, bo był niesłowny. Proszę. Kolejna sprawa jest taka, nie? Że... kupiłem sobie tego Samsung Go Mic'a, nie? Nie miałem pojęcia o dźwięku, a ja wtedy miałem tak słabego kompa, że nie mogłem używać OBS-a, Open Broadcast Software, tego, czym teraz nagrywam w 60 klatkach dla was. I nagrywałem Bandicamem. A co za tym idzie, Bandicam nie ma bramy szumów, taką jak mam tutaj, że na przykład zobaczcie, teraz mówię i może być jakiś szum, słychać jak ja klikam w klawiaturę, nie? Wiecie o co chodzi? A teraz przestaję mówić i nic nie słyszycie, a cały czas klikałem w klawiaturę. To jest OBS, taki program, i to jest brama szumów. Jak ktoś jest bardziej kumaty, to na pewno wie, o co chodzi. Kolejna sprawa jest taka, że nagrywałem Bandicamem i nagrywałem dźwięk z gry osobno w programie Audacity, a grę nagrywałem Bandicamem. I później to wszystko do Vegasa wyrenderować i na YouTube. Ile mi to pracy zajmowało w ogóle? Zrób to, tamto, żeby w ogóle powstał jakikolwiek film. Kolejna sprawa była taka, że po prostu... jakby wam to powiedzieć, no... No byłem noobkiem i miałem taki dziwny głos wtedy na tych mikrofonach tanich. Teraz ten mikrofon, który mam, jestem z niego mega zadowolony, zbieram na niego z dotacji na streamie i tak dalej, ale jest mega dobry i mi się mega podoba. Później po tym Samsonie, uwaga, kupiłem sobie mikrofon Novox, nie? To nie jest coś, że ja coś promuję, tylko po prostu opowiadam wam teraz, jakby wam to powiedzieć, historię, nie? I z tego Novoxa byłem bardzo szczęśliwy, bo on był mega cichym mikrofonem i wydawał z siebie bardzo mało szumów, czyli nie musiałem tego dźwięku odszumiać i nagrywałem jednocześnie i grę, i swój głos. I nie musiałem, wiecie, się bawić w montowanie, jakieś ten... renderować oczywiście musiałem, ale nie musiałem bawić w ogóle, na co ja robię cel na Arizonę. Gdzie jest Arizona? To jest Arizona. I w ogóle robiłem młyn. Na tym mikrofonie byłem bardzo szczęśliwy i tak dalej. Później przyszła zmiana kompa. Na lepszy, na ten, co teraz mam. Też używałem tego Novoxa, byłem bardzo szczęśliwy, no i teraz wyskoczył ten. A miałem, kurde, już takie, kurde, myśli, a wiecie co, bo ja ogólnie ten kanał szedł i nie dokończyłem wam. Po tym Total Warze zacząłem nagrywać serię z Macedonii. Nie, przepraszam. Nie wiem, co było pierwsze, czy Kartagina, czy Macedonia. Taką starą grę, ten ROM 1, to jest gra, którą ja po prostu uwielbiam i bardzo żałuję, że nie jest oglądana na moim kanale i nigdy nie będzie, bo naprawdę w ROMkę jedynkę to ja bym się mógł zagrywać godzinami i nagrywać na was takie serie, że ja pierdził. Kolejna sprawa. Nagrywałem serię bodajże Kartaginą, albo, no dajmy na to, że seria Kartaginą była pierwsza. Bardzo się do niej przykładałem i tak dalej. W ogóle tam był poziom bardzo wysoki i bardzo trudny. Jednostki mnie zalewały, ale jakoś sobie tam radziłem, wiecie. Podbiłem Rzym i tak dalej, jakieś formacje, falangici. Ja zawsze w ROMie gram pod kawalerię i to zobaczy każdy, kto oglądał więcej niż, moje 2-3 materiały. Kolejna sprawa była taka, że po serii z Kartaginą, którą zakończyłem po podbiciu Rzymu, zrobiłem serię Macedonią. I seria Macedonią o tyle była fajna, że ona mnie mniej więcej wybiła na YouTubie, bo robiła po jakieś 60-70 wyświetleń, ludzie się zaczęli zbierać wokół mojego kanału, zaczęli zostawiać łapki w górę, zaczęli zostawiać po prostu jakieś komentarze, kałach to, kałach tamto. I kurde, zacząłem już być coraz bardziej szczęśliwy z tego, co robię, naprawdę, bo wiecie, tak nagrywać sam dla siebie, to ja sobie mogę pograć prywatnie w jakąś grę, sam dla siebie, nie? Na przykład sobie gram, nie wiem, w ROMkę jedynkę sobie gram prywatnie, no bo nie opłaca mi się tego nagrywać, bo nikt tego nie obejrzy. A... w ogóle nie gadam o hoju teraz, gram w hoja, ale gadam o czym innym, dziwna rzecz. Ale sprawa wygląda tak, że później... po serii Macedonią, która mnie troszeczkę wybiła, znalazłem taką grę. Hearts of Iron 3. Mówię, kurde, gra mi się wydaje ciekawa, Druga Wojna Światowa, ja się bardzo tym interesuję, lubię, znam się, umiem się wypowiedzieć, to mówię, a może sobie nagram. I pierwszy odcinek Hearts of Iron 4 kampanii Niemcami. Weźmy, zróbmy tutaj Revive the Middle East, bo muszę to zrobić.
podbijmy sobie teraz Arizonę. Pierwszy odcinek się przyjął tak średnio, ale było około 100 wyświetleń. Kurde, czyli to działa. Czyli ta gra jest popularna chyba. Dusiłem tą grę przez jakieś pół roku i dowiedziałem się, że wychodzi Hearts of Iron 4. I wychodzi ta po prostu gra, nie? I powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz na nią spojrzałem, to powiedziałem sobie tak. Ja pierdolę, co za gówno. I to mówię wam autentycznie, możecie spytać ludzi, którzy siedzą na tym kanale długo i co Kałach mówił o Hoyo 4. Byłem bardzo negatywnie nastawiony do tej gry. Ale jak przystało wtedy na mnie, wtedy byłem prawdopodobnie... Nie widziałem innego youtubera, tam był jeszcze chyba Komornik, tam był jeszcze ktoś tam. I oni pozdychali, w sensie nie uploadowali filmów na swoje kanały i tak dalej, i byłem tylko ja. I mówię, jak na Hojowca przystało, no muszę to nagrać, ale... Mówię, kurde, przecież ten komp mi Hoja 4 nie pociągnie, bo przecież Hoj 4 musi mieć dobrą grafikę cukierkową i musi być grą prostą, jeżeli chodzi o gameplay, bo Hearts of Iron 3 bije Hoja 4, jeżeli chodzi o trudność, naprawdę na głowę, ale wiem, po co zrobili to twórcy Paradox, żeby wejście do Hearts of Iron 4 było prostsze, żeby próg wejścia był niższy, żeby każdy sobie poradził, dzieciak, stary facet i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi? Kurde, ej, co się dzieje? Dlaczego ja mam na minusie tyle broni? 500 czołgów. Będzie duży minus, czy nie? Dobra, będzie. I gardziłem tą grą na początku. Ta gra wyszła tydzień po wyjściu. Zaczynały się już pojawiać na YouTube pierwsze materiały. Chyba pierwszy materiał nagrał kolega Ignacy z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ja sobie tak wtedy siedziałem i sobie patrzyłem, jak on gra i tak dalej. Tutaj, żeby nie było, że kogoś obrażam albo hejtuję. No sobie po prostu grał, nie miał do czynienia nigdy z Hojem trójką, więc wiadomo, że Hoj 4 był dla niego też grą nową, jeżeli chodzi o doświadczenia, nie? Logiczne. Ale fajnie poprowadził tą serię, ja mniej więcej śledziłem, jak sobie grał tym Związkiem Radzieckim i fajnie chłopakowi nawet szło, jeżeli o to chodzi. I tyle. Ogólnie nic nigdy do tego nie miałem. Później, żeby nagrywać Hoja 4, musiałem sobie kupić kartę graficzną. Kupiłem sobie bodajże jakiegoś starego Radeona 7000, coś tam HD, to była taka gówniana karta, ale dzięki niej mogłem nagrywać Hoja na low. I mówię, dobra, to już będzie ok, ludzie, jeżeli mnie lubią, to zrozumieją, że na przykład nie stać mnie na nowy PC, bla, i będę nagrywał. Tak się stało. Hearts of Iron 4 mnie wybił bardziej na YouTubie. I teraz sobie siedzę. Jestem uważany za jakiegoś tam Hojowca i tak dalej. A tak naprawdę, jeżeli mam być z wami szczery, nie wkładam żadnych umiejętności, żadnego skilla w to, co robię w Hoju. Bo to jest tak banalnie proste. Może po prostu ja lepiej rozumiem grę od innych. Chodzi mi tu teraz tylko o widzów, nie o youtuberów. Może lepiej rozumiem grę od was lepiej, jeżeli jesteś moim widzem i tego słuchasz. Bo po prostu przegrałem setki godzin w Hoja 3. I to mówię szczerze. I dlatego przyswożenie niektórych mechanik nie było dla mnie tak trudne. Dlatego może udała mi się seria, nie wiem, Watykanem, czymś takim. Oczywiście pomysły zaczerpnąłem z angielskiego YouTube'a, nie, na tę serię, ale mechanicznie mi to wyszło dobrze, bo zrobiłem to całkowicie inaczej. Po prostu widziałem, o kurde, ktoś nagrał Watykan. Mówię, a dobra, to ja sobie nagram Watykan. I nagrałem go całkowicie inaczej, niż on był na angielskim YouTube, więc tutaj spiny do mnie mieć nie można. Bardzo mało broni, to mnie strasznie irytuje. Wy macie bardzo dużo dywizji i nie wiem, czy się przez was przebije, bo mam gównianą armię. Jak mam być z wami szczery. 53 dywizje, ile ty masz wojska? Operation New England czy Blue Dome? UAPR, dobrze, polecimy na UAPR wpierw. Może jesteście słabsi troszkę. Dobra, weź mi postaw trochę dywizji. Będziesz to wstawiał. Dobra, ale wiecie co? Kontynuując, pierwsza moja seria z Hoja 4 to była Wielką Rzeszą Niemiecką. Mówię, a wiecie co, nigdy w to nie grałem, nie miałem czasu tego trenować, bo jak tą grę odpalałem, to komp mi się palił. To mówię, kurde, muszę jednocześnie nagrywać i grać i się jakoś tego nauczyć. Mówię, to może być ciężkie. Dobra, wejdę na Rzeszę, zobaczymy, co się stanie. No i pierwszy odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek, jakoś podbiłem ZSRR, jakoś podbiłem to, tamto, sramto, koniec. Skończyłem serię, poduczyłem się. Druga seria bodajże była Japonią i USA jednocześnie. Więc... No też nie umiałem grać. Bo robiłem na przykład dywizję, bo w Hoju było tak, że robiłeś na przykład infantry, tutaj mamy te okienka i to było infantry i artyleria, albo infantry, anti-tank, artyleria, albo 3 infantry, 1 artylerii. Ja to brałem pod uwagę tak jak z Hoja 3, a tu jest całkowicie inna mechanika rozpiętości bojowej, tam tego nie było. Znaczy, może było, ale w innym formacie, inaczej to było rozumiane przez gracza.
I tutaj się robiło standardowo 20. I jeżeli Hoj wyszedł, to niektórzy ludzie porobili serię Albaniami, Luksemburgi, chodzi mi o angielski YouTube, nie? Nie mówię tutaj o polskim. Porobili serię Albanii, Luksemburgi, Strasburgi, tylko dlatego, że to było mega proste i to zrobili jako pierwsi i teraz wiecie, o hurdur, jesteśmy najlepsi. W tym momencie mechanika gry działa tak, że z roku na rok AI tworzy coraz nowsze template'y. Tylko bardzo głupie jest to, że AI nie zatrzymuje się na danej rozpiętości bojowej. AI ci potrafi pierdolnąć tutaj template 60 rozpiętości. I żeby go pobić, musisz mieć na jedną dywizję około 3 bądź 4 z rozpiętością 20. Jeżeli AI ci ustawi tak jak tutaj na froncie 3 dywizje po 60 rozpiętości, mówię tak oczywiście żartobliwie, to musisz mieć na każdej prowincji po 5 dywizji około piechoty, żeby to przebić. Nie daj Boże, jak są jeszcze 2 czy 3 staki, to już koleś możesz się zabić naprawdę. Bo taka rozpiętość jest gówniana, ona żre dużo resursów, nie? Ale AI to tak nie boli, bo po prostu no nie ma mózgu, to nie ma go co tam boleć, więc tak dalej, nie? Dobra, tak się rozgadałem. Aż mi gardło siadło, muszę się napić. Operation Blue Dawn. Dobra. Mamy cel wojenny, zróbmy teraz New England i wypowiedzmy od razu im wojnę. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich pogadanych, nie? To dajcie mi znać w komentarzach, ja wtedy będę wiedział, na przykład mam się odpalać albo rozkręcać na jakiś temat, nie? Podczas nagrywania odcinka z Hoj. To by było spoko. No na razie i tak, jak nie mam co komentować w Hoju, to chociaż mogę pogadać, nie? No świetnie. Dobra, wiesz co, wyślecie. Tu są zielone dymy, więc powinienem to pobić easy peasy, chociaż tu już się pojawiają czerwone. Widzę, że rozpiętość tych panów jest organization 41, moje czołgi mają 35. Moja piechota ma maksymalną organizację czego? Ile? Pokaż mi. Jaką masz maksymalną organizację, diable? 41 i 65. 46, 94. Wiecie dlaczego? Bo już mają pierdolnięte template'y z 500 rozpiętości. Tylko i wyłącznie dlatego. Sądzę, że i tak powinienem ich pobić, tylko dlatego, że posiadam armię szybką. Jak wiadomo. Jak widzicie, może tak powiem. Bardzo bym chciał, żebyś ty, jak jesteś szybki, przejechał mu za plecy i walił na Los Angeles. Nie wiem, czy to się uda. Może wyjść, bo te ciężarówki są dosyć szybkie na tym modzie, więc może sobie poradzicie. Chociaż ty nie masz zbytnio dużo organizacji, ale to się mniej więcej troszeczkę ci odnawia, stary, widzę. Nie polecisz. Dobra, moi drodzy, 21 minut. UAPR padł. Anektujemy. I lecimy dalej jednoczyć Amerykę, czyli American People's Commonwealth. Teraz trzeba unicestwić. Tak, a tobie muszę zredukować front do takiej postaci. Świetnie. Wolne to. Dobra, wal mi na fulla okręty podwodne. Piechoty mogę więcej? Nie mogę, bo jest minus 4K tego, supplies'ów. Szkoda. Dobra, tutaj się z wami pożegnam. Jeżeli taka pogadanka wam się podobała, zostawcie łapkę w górę. I tyle. Bardzo mi było miło, że oglądaliście i oceniliście ten materiał. Ja sobie zrobię save'a, żeby niczego nie spieprzyć. I zapraszam was już na kolejny odcinek, który będzie jutro o godzinie prawdopodobnie 18 bądź 19. Hejka!